Wydawało mi się, że czarno przenieśliśmy ranie. Nazywam się Anna Szeremeta, jestem projektantką dekoracji. W manufakturze pracuję od powstania zakładu, czyli prawie 30 lat. Największe moje sukcesy zawodowe są związane z tą fabryką. Początkowo była to mała rodzinna firma, zatrudniająca kilka osób. Tu nauczyłam się zdobić ceramikę, a projektowanie stało się moją pasją. Wielką przyjemność sprawia mi wymyślanie każdej dekoracji, a zwłaszcza wtedy, gdy spodoba się innym. Staram się, aby moje prace były różne. Nie lubię powielania pomysłów. Cieszę się, gdy uda mi się stworzyć coś oryginalnego, czego jeszcze nie ma w zdobnictwie. Inspirację czerpię z różnych źródeł. Czasami jest to gra kolorów, czasami kształtów. Dekorację AS55 miałam w głowie od lat, ale brakowało mi kolorów farb. Dopiero, gdy pojawiły się w naszej fabryce, mogłam zrealizować swój pomysł. Dekoracja AS62 powstała po serii zdobin kobaltowo-niebieskich, które bardzo lubię. Chciałam zrobić coś barwnego i wesołego. Natomiast dekoracja AS67 to spełnienie prośby pana Pawła, który chciał, abyśmy mieli oryginalną kratkę. Wzornictwo podlega, tak jak wszystko, modzie. Trzeba ciągle szukać nowych trendów. AS60 jest innowacją starego wzornictwa, wzorów okolicznościowych i świątecznych. Jeżeli ceramika dalej będzie się tak podobać odbiorcom, to projektanci będą mieli jeszcze długie lata nad czym pracować.